Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Szczególnie, że to są szczególne dni, drugie dni rotmistrza Pileckiego, który to jest szczególnie mi bliski. I z powodów zawodowych, i z powodów rodzinnych, to jest moim zdaniem bohater Polski najwyższej próby. Nie ma drugiego takiego, który tak wiele by dla Polski zrobił. Przez to zapewne jest też niszczony cały czas, no bo się nie podoba wielu środowiskom, tym środowiskom, które kiedyś rotmistrza mordowały, teraz robią wszystko, żeby go powtórnie jak gdyby mordować, żeby go do tej ziemi znowu przygnieść. Tutaj pan mnie troszkę sprowokował, prawda, z kilkoma kwestiami, do których się może na początku odniosę. A pierwsza sprawa to jest ten stopień wojskowy, prawda? Rotmistrz czy pułkownik. No ja bym powiedział, że no dla mnie przede wszystkim zostanie rotmistrz. Dla rodziny tak samo. No to jest tata, to jest rotmistrz. Ten akt, który się dokonał, awansowanie do stopnia pułkownika, to była, co tu dużo mówić, zagrywka czysto propagandowa. Ta platforma chciała sobie kilka punktów na rotmistrzu ugrać. No szkoda, że to się dzieje właściwie w ten sposób, prawda? Bo to nie było zagranie moim zdaniem zbyt szczere. Prawda? Chcieli pokazać, że rotmistrz jest im bliski. Prawda? Ale ja powiem w ten sposób, że takim testem dla tej władzy, która mam nadzieję zaczyna odchodzić już w niebyt, pierwsze jaskółki już tego widzimy. Testem tego, czy sprzyjają rotmistrzowi, czy też przeciwnie, jest ekshumacja jego szczątków na warszawskiej Łączce. Prawda? To jest taki jednoznaczny punkt. Jeżeli by doprowadzili do ekshumacji, no to można powiedzieć, że rzeczywiście zasłużyli się sprawie, zasłużyli się rotmistrzowi. Niestety wszystko na to wskazuje, a jako przedstawiciel fundacji, która się tym zajmuje, mogę Państwu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że rotmistrz Pilecki nie zostanie wydobyty. Jeżeli my będziemy iść śladem zaproponowanym nam przez Bronisława Komorowskiego, to niestety możemy zapomnieć o tym, że rotmistrz Pilecki będzie miał swój grób. Ja nie miałem zaczynać od tego, ale jak mówię, pan mnie tutaj sprowokował troszkę. Może parę słów o tym, jak to naprawdę jest z warszawską Łączką. No bo słyszymy bez przerwy, że z ust właśnie prominentnych przedstawicieli, może nie naszej, ale władzy w Polsce, że wszystko idzie właściwym torem, że ekshumacje odbywają się pełną parą, że lada moment rotmistrz Pilecki, generał Fildorf, Łukasz Ciepliński zostaną wydobyci. No? No, sprawy się mają całkowicie odmiennie. Tak naprawdę kancelaria pana prezydenta, miejmy nadzieję, że już krótko, Komorowskiego, przygotowała odpowiednie projekty odpowiednich ustaw, które mają właśnie temat Łączki udrożnić. Te nowelizacje są teraz procedowane w polskim Sejmie. No, bardzo możliwe, że wkrótce te ustawy zostaną przyjęte. To są ustawy 3 o grobach, miejscach pochówków, Instytucie Pamięci Narodowej. Rzekomo trzeba te przepisy znowelizować, aby można było ekshumować naszych bohaterów, w tym rotmistrza Pileckiego. Dlaczego rzekomo, to za chwilę Państwu powiem. Ale słowo o tym, co naprawdę zawierają te przepisy. No bo pan prezydent właśnie mówi, że bardzo kocha naszych żołnierzy wyklętych, że no, sam właściwie jest żołnierzem wyklętym, a przynajmniej jego ojciec. Nie tak jest. A przynajmniej jego ojciec Zygmunt był żołnierzem wyklętym. A drodzy Państwo, no to jest bujda. To jest bajdurzenie znowu, prawda? Bredzenie.
pana prezydenta. Zygmunt Komorowski był rzeczywiście żołnierzem brygad wileńskich, natomiast nigdy z Sowietami nie walczył. Jednak określenie żołnierz wyklęty, niezłomny, do tego jeszcze się odniosę, jeśli można, zakłada, że ten żołnierz walczył z Sowietami albo ich polskimi kolaborantami. No, jako żywo Zygmunt Komorowski nie oddał ani jednego strzału do Sowietów, ani żadnych ubeków, informacji wojskowej, no więc nie można go nazwać żołnierzem wyklętym. Z definicji nie jest. Natomiast 1 marca co roku pan prezydent Bronisław mówi nam właśnie, że składa kwiaty na grobie ojca żołnierza wyklętego. Pierwsza nieprawda. Druga sprawa jakże ważna. Co powiedział pan prezydent Komorowski tego roku, 1 marca, jak uczcił żołnierzy wyklętych? No, uczcił nie tylko opowiadając właśnie bredni o swoim tacie, ale też powiedział coś bardzo ważnego. W tym szczególnym dniu trzeba pamiętać o ofiarach żołnierzy wyklętych. No, powiedział to w sposób jednoznaczny. I teraz możemy się zastanawiać, czy był to tylko lapsus językowy, czy jednak tak w duszy prezydenta gra. No? Jeśli spojrzymy na jego otoczenie, zarówno rodzinne, jak i zawodowe, prawda? Z jednej strony jego żona i rodzina żony, prawda? No nie jest to rodzina żołnierzy wyklętych. Raczej ludzie, którzy stali po drugiej stronie barykady, jednoznacznie. Prawda? Z drugiej strony otoczenie w postaci następców słynnej informacji wojskowej, czyli wojskowych służb informacyjnych. Takie jest środowisko pana prezydenta. Jeśli dodamy do tego fakt, że generalicja komunistyczna jest zaprzyjaźniona z Pałacem Prezydenckim, że ci, którzy wprowadzali w Polsce stan wojenny, członkowie tak zwanej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a tak naprawdę zniewolenia narodowego, bo jeśli kogokolwiek ocalili, to siebie i swoje skóry, swoje stołki, prawda? A Polaków zniewolili, oni są traktowani przez pana prezydenta i jego otoczenie jako doradcy, eksperci. Kolejny punkt, pogrzeb tego największego zbrodniarza peerelowskiego, czyli Wojciecha Jaruzelskiego. Kto patronuje temu przedsięwzięciu? Prezydent Bronisław Komorowski. Jeśli dodamy do tego jeszcze jeden fakt, czyli początek jego urzędowania po Smoleńsku, to jest przecież budowa pomnika nie Polakom, tylko bolszewikom w Osowie. Prawda? Więc jeśli złożymy te wszystkie elementy do siebie, może się okazać, że słowa pana Bronisława Komorowskiego, pamiętajmy o ofiarach żołnierzy wyklętych, takim lapsusem nie były, tylko wręcz przeciwnie. On tak właśnie uważa, tak uważa jego środowisko. Jeszcze jeden fakt, drodzy Państwo, mało znany, to miało miejsce gdzieś dwa lata temu mniej więcej. Dwa albo trzy lata temu, też na rocznicę żołnierzy wyklętych, 1 marca. Było takie spotkanie Bronisława Komorowskiego, jeszcze wtedy ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, w podziemiach słynnej ubeckiej katowni w Warszawie, nie przy ulicy Rakowieckiej tym razem, ale przy ulicy Koszykowej, gdzie mieściło się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Ja dokładnie zapamiętałem słowa Bronisława Komorowskiego. Co on wówczas powiedział? Powiedział tak, że pamięć o żołnierzach wyklętych wcale nie zakłada rozliczania ich oprawców. No więc mamy jak gdyby pełny obraz, prawda, stosunku pana Bronisława do naszej polskiej historii. Prawda? Można powiedzieć, że on jest jednak po drugiej stronie barykady. Prawda? On udaje, że ma szacunek, prawda, do naszych żołnierzy wyklętych, że jest mu to tradycja bliska. Tak naprawdę te wszystkie elementy, o których mówię, pokazują, że jego dusza właśnie jest po drugiej.
stronie barykady. I teraz jak to się przekłada na sprawę łączki, możemy spytać. No, przekłada się w sposób jednoznaczny. Prawda? Skoro Bronisław Komorowski udaje swoje zaangażowanie w sprawie wyklętych, udaje również niestety swoje zaangażowanie w sprawie ekshumacji na warszawskich powązkach wojskowych. I teraz przechodzimy do momentu najważniejszego, czyli owych nowelizacji, o których mówiłem, przygotowanych przez kancelarię pana prezydenta. One, moi drodzy, jednoznacznie uzależniają ekshumację czy rotmistrza Pileckiego, czy generała Fildorfa, czy Łukasza Cieplińskiego, czy pozostałej setki, która jeszcze wciąż leży pod ziemią, od zgody czyjejś. Od zgody tych rodzin, które są pochowane na górze. Tak? I to nie ulega żadnej wątpliwości. Cokolwiek pan prezydent by nie powiedział o tym, wystarczy zajrzeć do tych przepisów. Tam jest to zapisane po prostu. Jeżeli te rodziny komunistyczne przede wszystkim, prawda? Bardzo często rodziny tych, którzy mordowali, prawda? Tych, którzy są pod spodem. Jeśli oni nie wyrażą zgody, to nie ma mowy o żadnych ekshumacjach. Czyli, a przypomnijmy jeszcze jeden podstawowy fakt. Kto te groby wymyślił? Bo też nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, nie wszyscy o tym wiedzą. Te groby na górze Łączki wymyślił nie kto inny, jak Wojciech Jaruzelski również. No on za tym stoi, to jest jego koncepcja, jego plan. Bo on sobie ciemną nocą stanu wojennego, rok 82, wykombinował tak. Moi koledzy komuniści zamordowali tych polskich bandytów i bardzo dobrze. No ale to może nie załatwić sprawy do końca, prawda? Potem robiliśmy wszystko, aby te doły śmierci pokryć ziemią, potem postawiliśmy tam śmietnik, a żeby ci ludzie nigdy nie zostali z tych dołów bezimiennych wyciągnięci, wydobyci. Prawda? Ale to też wszystko może nie wystarczyć. I on wpadł na genialny ze swojego punktu widzenia plan. Postawmy na tych dołach śmierci groby, no, żeby całkowicie zamazać tę komunistyczną zbrodnię. Zbrodnię właśnie dokonaną przez jego kolegów, przez jego towarzyszy. A przepraszam, jakie ciało podejmował tą decyzję? No, podejmował Jaruzelski oczywiście. Osobiście? Osobiście podejmował tę decyzję, tak. Wykonywał Florian Siwicki, 82 rok. On jest wtedy głównodowodzącym, prawda? On jest tym, który rozdaje karty. Siwicki jako minister obrony to realizuje, prawda? Bo to jest cmentarz wojskowy już wtedy. Prawda? Więc ci dwaj panowie, no wiemy jaki był, prawda, finisz ich życia, zostali pochowani z honorami. Prawda? Ale oni powinni byli odpowiedzieć też za to, prawda? Za tuszowanie zbrodni. Prawda? Niestety, jak wiemy, nie odpowiedzieli za nic. No, ani Siwicki, ani Jaruzelski, Kiszczak też nie odpowie za nic. No bo znajdzie się, prawda, resortowy lekarz, który przekaże resortowemu sądowi, prawda, odpowiednie papiery i tu się kółko zamyka. No? Więc to, co robi teraz Komorowski, to jest niestety legalizowanie decyzji Jaruzelskiego. Jak ta sprawa wygląda z punktu widzenia prawnego? Wygląda tak, że Jaruzelski postąpił bezprawnie, nawet w świetle komunistycznego prawa. On złamał to prawo. Tak? Te groby na dołach śmierci są nielegalne. Teraz Komorowski, jeśli, prawda, uznaje, że trzeba nowelizować prawo, żeby dostać się do szczątków naszych bohaterów, że to jest jedyna droga, mówi jednocześnie, że Jaruzelski miał do tego prawo, że była to działalność legalna. Prawda? Uznaje ten stan rzeczy i chce to zmienić. Prawda? Ale te przepisy niestety są pułapką. Jak mówię, one uzależniają ekshumację naszych bohaterów nie tylko zresztą od zgody najbliższej rodziny, ale wszystkich żyjących krewnych, drodzy Państwo. Jest to załatwienie całkowicie sprawy Łączki. Da? Jeżeli te rodziny będą chciały, prawda, mają możliwość odwoływania się. One się oczywiście nie zgodzą na przenoszenie grobów swoich bliskich. Da? Bo powiedzą sobie tak, przecież nie po to nasi ojcowie
znowu, prawda, tak jak Jaruzelski, mordowali tych bandytów, żebyśmy my teraz, ich dzieci, prawda, ich resortowe dzieci, zgadzali się na to, żeby tych bandytów stamtąd podnosić, prawda. Ich miejsce jest w tych dołach, prawda, koniec, kropka. Wojewoda mazowiecki, w jego ręce oddana jest ta sprawa, może prowadzić negocjacje z tymi wszystkimi żyjącymi krewnymi, prawda? Zakładam, jaki będzie finał tych negocjacji, prawda? Ale on może również podjąć decyzję, przenosimy. No i wtedy te rodziny resortowe, prawda? Mówię w pewnym uproszczeniu. Tam nie wszyscy są, prawda, tacy, natomiast większość to są koledzy Jaruzelskiego, którzy znaleźli się tam nieprzypadkowo, prawda? Bo też wtedy, kiedy te groby były fundowane, znajdowano kości po prostu. Rodziny wiedziały, że stawiają swoje groby na kościach, które są pod spodem. Prawda? I to żadne zaklinanie rzeczywistości przez pana Komorowskiego, czy przez pana Kunerta niestety nie pomoże, czy przez pana Nałęcza. Prawda? Ale jak wygląda odwoływanie się tych rodzin? One mają prawo do odwołania się w trybie administracyjnym. Prawda? Czyli wiadomo, co to na dobrą sprawę oznacza. Ja spytałem Nałęcza po programie, który miał miejsce w telewizji tak zwanej publicznej, dotyczącej Łączki, o to, jak on do tego podchodzi. Czy on może zagwarantować rodzinom łączkowym, że ten sąd na samym końcu wyda decyzję przychylną naszym żołnierzom wyklętym. Czy może jednak stanie po stronie tych komunistycznych rodzin? No i co wtedy powiedział mi Nałęcz? No wie pan, no ale co pan w ogóle chce ode mnie, prawda? A przecież ja nie mam możliwości wpływania na sądy. Sądy są w Polsce niezawisłe, prawda? No więc właśnie tą drogą to idzie, prawda? Uzależnili ekshumację od zgody czerwonych bandytów i ich rodzin. Da? Poszli śladem Jaruzelskiego, a dodatkowo w praktyce oznacza to całkowitą blokadę tych spraw. Nawet nie kilka lat, prawda? Ale w ogóle ci ludzie nie zostaną nigdy wydobyci. Da? Ale istnieje szansa, żeby temu przeciwdziałać. Pierwsza sprawa, no to jest sprawa kluczowa w ogóle dla tych spraw. To są wybory, co tutaj dużo ukrywać. No? Jeden z kandydatów, ten, który przeszedł do drugiej tury, no? Andrzej Duda, złożył konkretne deklaracje. Jeżeli on zostanie prezydentem, on doprowadzi do ekshumacji wszystkich żołnierzy z Łączki. No? Nie patrząc na żadne prawo, a ma takie instrumenty, może po prostu wydać dekret. To jest najprostsza z możliwych metod. Prawda? Głowa państwa stwierdza, że są to nasi bohaterowie i po prostu oni muszą być w trybie natychmiastowym, bezdyskusyjnym, wydobyci z tych dołów śmierci, nie patrząc na nic, prawda, co się dzieje wokół. A czy te ustawy Bledzisława są już prawomocne? No one szczęśliwie jeszcze nie są prawomocne. One się uprawomacniają. No, w tej chwili są jeszcze w Sejmie. One są po drugim czytaniu w komisji sejmowej. To jest komisja do administracji i cyfryzacji, tak to się nazywa. Inwigilacji. Przepraszam? Inwigilacji, dokładnie. Może to jest bardziej precyzyjne określenie. Wejdzie to na posiedzenie plenarne Sejmu. Zapewne zostanie przegłosowane, bo taka jest większość. Trafi do Senatu, który też to oczywiście przyjmie. No i jesteśmy w krowce. Da? Jeżeli nie zmieni się układ polityczny, nie zmieni się prezydent i Sejm, to niestety to prawo zacznie obowiązywać. Da? Dlatego te wybory są też tak ważne, jeśli chodzi o Łączkę. Da? Z Komorowskim my nic nie osiągniemy. On tylko nam oczy nam tutaj zamydla, prawda, że coś robi. Tak naprawdę właśnie powoduje, że powoduje całkowity paraliż tych wszystkich prac. Druga kwestia to jest pan minister Kunert, prawda, który robi też swoje. Pan minister Kunert opracował plan, konkurs na Panteon na Łączce.
Z tym, że drodzy Państwo, na samo założenie tego konkursu jest niestety chybiony, ponieważ on przewidział miejsce na ten tak zwany Panteon tylko na skromnym skrawku dawnej Łączy. Tak? Postanowił mianowicie, że konkurs będzie dotyczył tylko terenu 18 metrów na 18 metrów, czyli tego, który dziwnym trafem nie został zabudowany przez Jaruzelskiego i Siwickiego. Prawda? Może robiono to zbyt szybko, może nie zdążono, prawda, zabudować całej Łączki. Trzy czwarte dołów śmierci jest pokryta tymi grobami, ale jest właśnie fragment, na którym te groby nie zostały wybudowane. I tam Kuner chce postawić Panteon. No, słuchajcie, czy na takim obszarze ktoś sobie wyobraża Panteon Narodowy 18 metrów na 18 metrów? To jest Panteonik, prawda? No to jest no w ogóle nazywanie tego w ten sposób jest niepoważne, prawda? Jaki pan Kuner, prawda? No to jest jedno wielkie oszustwo po prostu, które się dokonuje. No? Fundacja Łączka stoi na jasnym stanowisku. Najpierw musimy ekshumować wszystkich, czyli zdjąć też te i przenieść te groby, które są na górze. Potem trwa proces identyfikacji. Ostatecznie budujemy Wielki Narodowy Panteon, ale na tym całym obszarze, prawda? Dawnej Łączki, czyli po prostu dawnego pola więziennego. Prawda? To musi wyglądać w ten sposób. Jeszcze jeden punkt jest szalenie niepokojący, jeśli chodzi o ten pomysł Kunerta. Rodziny łączkowe, rodziny naszych bohaterów, rodziny rotmistrza Pileckiego, prawda? Bolesława Kontryma, Zygmunta Szendzielarza, prawda? Wielu z nich spodziewały się, marzyły o tym, żeby ich bliscy, i marzą dalej, żeby ich bliscy spoczęli w grobach, we własnych grobach, wreszcie, prawda? Zostali pohańbieni zrzuceniem do tych bezimiennych jam. Prawda? Oni mieli mieć w wolnej Polsce swoje groby. Ten projekt Kunerta nie zakłada żadnych grobów. Oni nie będą mieli tych grobów po prostu, no bo nie ma miejsca na to. Prawda? Oni spoczną w kolumnach, prawda? Jeden nad drugim. No tam będą te trumienki wkładane. Prawda? To nie o to chodzi, prawda? To jest sprzeczne z wolą rodzin, prawda? Robią coś i pan Komorowski, prawda, na siłę przeprowadza ustawy, które są właśnie pułapką, prawda? Po to, żeby pokazać, że on jest prezydentem również żołnierzy wyklętych, prawda? Robi teraz taką szopkę bez konsultacji, robi to po swojemu, prawda? To samo robi Kuner, prawda? Całkowicie zignorował głos najważniejszy, czyli głos właśnie rodzin. Prawda? I robi swój panteonik. Więc ja mam tylko nadzieję, że oba te plany nie zostaną zrealizowane. Że Sejm nie zdąży uchwalić projekt Lex Komorowski, prawda? Odnośnie Łączki, a pan minister Kuner nie zdąży wybudować owego panteoniku. No to by było idealnie, bo inaczej to mamy klops, prawda? Całkowicie. No i zmiana władzy, prawda? Prezydent Duda, jeśli tak się stanie, przewiduje, że nie mam powodów, żeby mu nie ufać, prawda? Złożył właśnie pewne deklaracje. Mam nadzieję, że wywiąże się z tych słów. A czekamy też na kolejnego, prawda, na następcę pana ministra Kunerta w Radzie Ochrony Pamięci. Prawda? I to byłby prawdziwy ukłon w kierunku rotmistrza Pileckiego. Nie jakieś, prawda, nadawanie mu sztucznych tytułów, bo jest to sztuczny tytuł. Prawda? Nikt w Polsce nie używa terminu określenia pułkownik Pilecki. Prawda? On pozostaje rotmistrzem Pileckim. No. Jeszcze jest jedna sprawa bieżąca związana z rotmistrzem Pileckim. Rotmistrzowi w tej chwili funduje się pomnik w Warszawie. Pierwszy pomnik od 26 lat. Po 26 latach tej, chciałoby się powiedzieć, wolnej, a trzeba by powiedzieć okrągłostołowej Polski, pierwszy taki monument ma powstać w stolicy. No.
ile to czasu znowu, prawda? Czterech śpiących cały czas dyskusje były, prawda? Wracać, nie wracać, co z tym zrobić? Generalnie pani bufetowa chciałaby pewnie, żeby ten pomnik wrócił, prawda? Pan Kuner zresztą też bardzo ciepło się wypowiadał o tym pomniku, prawda? Swego czasu, że ten pomnik oddaje klimat tamtego okresu Warszawy, wyzwolenia, że to właśnie było wyzwolenie i ten pomnik oddaje klimat wyzwolenia, zapominając jego historii przecież, że obok są miejsca po ubeckich katowniach. To był klimat tamtych czasów, a nie ten pomnik, prawda, pseudo wyzwolicieli, prawda? Ale z tym obecnym pomnikiem Pileckiego też jest niestety kłopot, bo przynajmniej ja sobie wyobrażałem, że będzie to postać ułana, rotmistrza Wojska Polskiego na koniu. No, tak mi się kojarzy Witold Pilecki. A to ma być jakiś taki, ja nawet nie wiem jak to określić. Taki, to ma być takie pudełko. Właściwie wielkie pudło, które stanie w Alei Wojska Polskiego. To miejsce jest okej, prawda? Bo stamtąd właśnie Pilecki został zabrany do Auschwitz. Tam dał się aresztować u swojej kuzynki Leonory Ostrowskiej. No? Więc pomnik ma stanąć tam, ale to właśnie będzie pudło, prawda? Z którego wychodzi postać żołnierza. No? Czyli 3/4 tego to jest właśnie pudło i malutka figurka człowieka ubrana w mundur wojskowy. Znaczy to się to nie kojarzy w żaden sposób z rotmistrzem Pileckim, no chyba, że przyjąć więzienie to jest pudło, prawda? Ale to chyba za daleko, prawda? Jednak idziemy, prawda? No to jest, moim zdaniem jest to sprawa całkowicie chybiona. A to pudło się dobrze kojarzy, do pudła ich. Ale nie rotmistrza, prawda? Wszystko zgoda, tylko że to będzie pudło dla rotmistrza, prawda? A nie. Niestety, no to nie jest znowu... To nie wiadomo, to, co wychodzi, czy wchodzi do tego. On niby wychodzi, prawda? Jest tak skierowany jest ku wolności. Odtrąbiono też jakiś czas temu rozstrzygnięcie konkursu od Panteonu. Proszę odnieść się do właśnie jeszcze tego... Do estetyki, tak? Tego miejsca, no bo już mówiłem, prawda, że jeśli chodzi o założenie, to jest też taka bliżej, zupełnie, tak? Forma jakieś przenikające się kolumny. Tak. To są właśnie kolumny, w której te trumienki, prawda, ściśnięte, też stłoczone, prawda, bo w sumie ma być tam około 300 trumienek, bo tylu ludzi tam zrzucono do tych dołów, prawda? No więc będzie to straszny ścisk, straszny tło, prawda? Ponoć ja się aż tak dobrze nie znam na architekturze, prawda? Przypomnę, że pierwszy projekt okazał się plagiatem, prawda? Ten drugi projekt też jest posądzany o plagiat. Jak to było z tym pierwszym, zwycięskim? Okazało się, drodzy Państwo, i to była oczywiście wielka gala w Warszawie, Stowarzyszenie Artystów, prawda, Wszelakich. Ściągnięto nawet żyjącego jeszcze tak zwanego profesora Bartoszewskiego, prawda, który miał to wszystko firmować, więc go tam przyprowadzono, prawda, usiadł w pierwszym rzędzie i wszyscy byli zachwyceni, jaki to wspaniały projekt. Wspaniałe rozstrzygnięcie wspaniałego konkursu założenia rozpisanego przez pana Kunerta. Po paru dniach już okazało się, że jest to nawiązanie bezpośrednio do krematorium, które powstaje pod Sztokholmem. Czyli artysta ściągnął ten pomysł, prawda? Ale to też ma swoją przyczynę, ponieważ pan minister, właśnie spiesząc się teraz w tym roku wyborczym, dał tym artystom, projektantom tak mało czasu, no że w sumie trudno się dziwić, sięgnęli po rozwiązania już znane, istniejące. Musieli tę pracę podważyć, prawda? Ale ten projekt, który teraz wygrał, właśnie to kolumbarium, to jest no, przynajmniej dwa ośrodki zgłaszają też pretensje do tego, że to jest znowu kopia, kalka, wręcz plagiat ich prac. Pierwsza rzecz to jest taki monument Holokaustu w Berlinie. No? Jakże podobny też do tego
nowego laureata z łączki. Też takie kolumny, prawda, to wszystko jest dosyć podobne. A druga sprawa to jest projekt podobnego pomnika z Ostrołęki. Tam powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych, jak wiemy. Powstaje oczywiście bez pomocy państwa, no bo pan minister Zdrojewski, znany wam zresztą, świetnie, lepiej niż mnie, prawda? I pani małżonka Zdrojewska, jeszcze chyba lepiej, jeszcze bardziej zasłużona, jeśli chodzi o Wrocław. Przecież powiedział kiedyś, wyraził swój stosunek do Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, że ten projekt tego muzeum nie spełnia zapotrzebowania społecznego. No tak Zdrojewski powiedział. No? Więc to muzeum teraz powstaje prywatnym sumptem. Prawda? Rozpoczęli budowę licząc na sponsorów, nie mając do tego środków. Prawda? Nie mogąc już liczyć na pieniądze państwowe, no bo wtedy była, to była jakaś tam jakaś dotacja duńska, jakoś to się tak nazywało, no? Dodatkowa subwencja, która mogła właśnie sfinalizować budowę. No? Ale tam artyści mówią, że właśnie to jest nasze, prawda? Że my sobie tak wymyśliliśmy ten monument u nas w Ostrołęce i to na Łączce jest szalenie znowu podobne, no? Ale te sprawy, prawda, no, de gusti bus, jednemu się podoba, drugiemu nie. Prawda? Natomiast ja kwestionuję samo założenie. No, to nie może tak być, że buduje się mały panteonik na odczep się. Właśnie dlatego, że pan Komorowski sobie, prawda, wymyślił, że otworzy, prawda, ten pomnik przed wyborami parlamentarnymi. A formuła rozstrzygnięcia tego konkursu z finałem, o którym pan teraz mówi, chciałem się upewnić, przewidywała udział rodzin łączkowych. Nie, ale obawiam skąd? Się, że tam absolutnie nie było takiego nawet założenia. Tak? Tam zrobiono też bardzo ciekawe taki, prawda, obejście tej sprawy. No? Zaproszono rzeczywiście część rodzin, z tym, że tak, z jednej strony jest to jakże zasłużona dla pamięci ojca Zofia Pilecka. No, ale Zofia Pilecka od początku miała trochę inny pomysł na grób swojego taty. Ona postanowiła, że również Witold Pilecki nie spocznie w tym Narodowym Panteonie na Łączce, tylko w grobie razem z matką. No, też na tych samych powązkach wojskowych. No? Więc oczywiście, co zrobiono? Zaproszono Zofię Pilecką, która od początku deklarowała, że ona z Panteonem, no, ona się nie chce kojarzyć. No? Z drugiej strony zaproszono kogo? Panią Krzyżanowską, Olgę, no, córkę generała Wilka, Aleksandra Krzyżanowskiego. Ale tutaj też jest problem tego typu, że generał Wilk od dawna ma swój grób. No? Bo on rzeczywiście początkowo został zrzucony do takiego dołu śmierci na Łączce, ale został odkopany, no bo tam grabarze pomogli zidentyfikować to ciało i bardzo szybko to się udało zrobić. Generał Krzyżanowski leży w oddzielnym grobie na powązkach wojskowych, prawda? Czyli formalnie zaproszono rodziny, prawda, zamordowanych, ale zrobiono to tak sprytnie, żeby nie zaprosić nikogo z tych, którzy są właśnie zainteresowani tym Narodowym Panteonem. No, no więc jest to zagrywka też bardzo, bardzo brzydka. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który bym poprosił o skomentowanie. No, dotyczy też finansów, bo jak wiadomo, jest część szczątków ekshumowanych. Sprawa utknęła na etapie identyfikacji w ośrodku w Szczecinie z uwagi na brak funduszy, czyli no, taka jest przynajmniej oficjalna wersja. Nie możemy ustalić tożsamości tych bohaterów już ekshumowanych przez zespół pana profesora Świadczyka, też z Wrocławia. No to jest też ogromny problem i też szereg spraw. Ja powiem tak, że trzeba się cieszyć naprawdę, że te rodziny, których bliscy już zostali ekshumowani i zidentyfikowani, oni mają jeszcze cierpliwość, żeby czekać na powstanie tego Narodowego Panteonu. No? Niektóre z tych rodzin czekają już na to 3 lata.
prawda? Wtedy pierwsze osoby zostały ekshumowane, ale też zidentyfikowane. Tych zidentyfikowanych, przypomnę, mamy 40 szczątków. 40 szczątkom przywrócono imiona i nazwiska, jak to Krzysztof Szwagrzyk określa. I te szczątki złożone w trumienkach czekają sobie na lepsze czasy, też polityczne zapewne, na cmentarzu komunalnym północnym, tak zwanej Wólce Węglowej. Tam jest chłodnia, w której te trumienki zostały złożone. Ale jak długo to będzie trwało? A jeszcze przepraszam, bo kwota naprawdę jest powalająca, mówię to z ironią, bo to jest około 1 000 000 zł, tak? Taki jest określony budżet na zidentyfikowanie tych właśnie oczekujących szczątków w trumienkach. To jest tego rzędu wielkości kwota. To jest dodatkowy... To też świadczy o tym, jak te sprawy są traktowane. Przypomnę tylko, że te pieniądze, prawda, jakże niewystarczające, też były kłopoty z pozyskaniem tego. Przez dłuższy czas nie było w ogóle funduszy na łączkę. Nawet się włączył w sprawy pewien bank, prawda? Bank Zachodni WBK, możemy to powiedzieć otwarcie, bo oni się przyznali do tego, prawda? Że gdyby nie oni, to w ogóle sprawy by nie byłoby żadnych ekshumacji, identyfikacji, bo nie byłoby na to środków. Ostatecznie te środki się znalazły, ale oczywiście one nie odpowiadają też na realne potrzeby. Prawda? Z tym, że ten wątek finansowy tutaj jest istotny, prawda? Tylko jednak dosyć wtórny w porównaniu z tym podstawowym wątkiem politycznym. Wolą polityczną. Ewidentnie wola polityczna jest taka, żeby tych ludzi nie ekshumować. Żeby pozostawić ich właśnie w tych bezimiennych domach. No i teraz problem polega na tym, prawda? Mamy, kończąc wątek łączki, 27 września tego roku ma się odbyć pogrzeb na Powązkach Wojskowych, w tym stworzonym przez pana ministra Kunerta panteonie, czyli panteoniku, tak na dobrą sprawę. Będą celebrować pan Komorowski, pan Kunert, prawda? Może już nie oni. Miejmy nadzieję, że tego w ogóle nie ma. Ale plan jest taki, prawda? Właśnie przed wyborami parlamentarnymi pokażemy, prawda, że my jesteśmy nowymi, niezłomnymi, że my, prawda, sprzyjamy tym sprawom. Bo właśnie Zygmunt Komorowski, to wszystko, prawda, że te historie są nam bliskie i to dzięki nam powstał ten wielki narodowy panteonik. I ja mam pytanie w takim razie do władz tych obecnych. Kogo oni chcą tam chować? Bo cały czas z 200 ekshumowanych mamy te 40 szczątków, prawda? Może do września. 40 pewnie pochować. Może do września dojdzie nam kilka, prawda? To zależy też od tempa prac. Załóżmy 60. Prawda? 60 na 200, ale ja przypominam sprawę podstawową. Setka leży jeszcze pod spodem, prawda? Więc oni chcą nas załatwić w ten sposób, że właśnie odbębnią tę uroczystość, prawda? Powiedzą, że zrobiliśmy z serca oczywiście tyle, ile się dało, a reszta to już nie od nas zależy, właśnie w stylu Łęcza, prawda? Tyle się udało, a niestety pozostałe kwestie są już poza nami. To są skomplikowane kwestie prawne, formalności, prawda? Bo właśnie są groby, z którymi nie wiadomo, co zrobić, prawda? Ale mówiłem o jednej możliwości rozwiązania tego problemu. To jest właśnie dekret prezydencki. Istnieje jeszcze druga możliwość. I tutaj pałeczka jest po stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Bo Instytut Pamięci Narodowej od początku mógł przeprowadzić śledztwo. Śledztwo w sprawie, własne śledztwo. Ma specjalnie stworzony w tym celu pion prokuratorski. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która zajmuje się właśnie z ustawy zbrodniami, nazistowskimi, prawda, jak to się teraz nazywa ładnie, czyli niemieckimi, tak na dobrą sprawę, ale też komunistycznymi. Co się stało na Łączce? Co to jest warszawska Łączka? To jest zbrodnia komunistyczna, przecież chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości.
Pierwszy etap tej zbrodni dokonał się w piwnicach rakowieckich przez strzał w tył głowy. Drugi, ostatni, dokonał się w tych dołach śmierci na Łączce. Tak? I to był, moi drodzy, obowiązek, nie tylko prawo Instytutu Pamięci Narodowej. Oni powinni byli to zrobić. Tak? Oni mają tego typu umocowanie. Tak? Mają tego typu możliwości, żeby to przeprowadzić. I to naprawdę nie jest ich dobra wola. Tak? Prokurator IPN-u powinien był wejść na Łączkę, ogrodzić cały teren i dokonać wszelkich niezbędnych czynności, które mają za zadanie dojść do tej zbrodni komunistycznej, która tam się dokonała. Niestety też z Wrocławia. Są szczęśliwie z Wrocławia porządni ludzie, prawda? Profesor Krzysztof Szwagrzyk na przykład. Nie wszyscy są Łukaszami Kamińskimi, prawda? Którzy dali się, widać, wmontować w ten układ polityczny. No, ja początkowo miałem inne zdanie na temat pana Łukasza. Niestety stopniowo wchodząc w te sprawy, coraz bardziej musiałem ten pogląd weryfikować. Prawda? Mi się wydawało, że to jest uczeń Janusza Kurtyki, prawda? Że on będzie szedł tą drogą, że jemu zależy, ale jest otoczony, prawda, ludźmi, którzy myślą inaczej, i on biedny tam, prawda, musi odpierać ich ataki. No niestety okazało się, że on właśnie, świetnie sobie radzi, prawda, w tym otoczeniu politycznym. Że on jest kumplem Andrzeja Krzysztofa Kunerta, że on jest kumplem Andrzeja Friszke, prawda, i że on nie jest wcale takim samotnym, prawda, jeźdźcem, tylko jest członkiem tego układu politycznego. A powtarzam, ten układ polityczny nie chce żadnego Pileckiego, nie chce ekshumacji tego człowieka, prawda? Ani Fildorfa. Bohaterami ma być Jaruzelski, prawda? Jego trzeba odprowadzać z honorami. No oni się po prostu śmiertelnie boją tego, że szczątki rotmistrza zostaną odnalezione, prawda? Bo tam wtedy przyjdzie cała Polska, prawda, patriotyczna Polska, żeby pożegnać swojego bohatera i że to przyćmi takie pogrzeby jak Jaruzelskiego, Mazowieckiego czy profesora, prawda, Bartoszewskiego. Prawda. Przy tym robią teraz szopkę, prawda, chowają tych ludzi, o których mówiłem, prawda, jako największych bohaterów, jako mężów stanu, prawda, mężów opatrznościowych, prawda, zbawicieli naszych. Prawda. Przecież każdy z tych pogrzebów ma taką właśnie oprawę. Wybitny autorytet, prawda? Jeden, drugi, trzeci. Wszyscy obalali komunizm, prawda? Na czele z Jaruzelskim oczywiście, on pierwszy obalał komunizm, prawda? Ale takie jest teraz rozdanie, prawda? Ci ludzie mają być bohaterami, a jacyś tam, jakiś tam Fildor, prawda? Jakiś Pilecki, no ci ludzie niestety, myślą sobie, prawda, ci okrągłostołowcy, niestety się przebijają do świadomości Polaków. O zgrozo, prawda? Teraz jeszcze można się dokopać do ich szczątków. No broń Boże, prawda? Bo to właśnie honory trzeba oddawać tym pseudoelitom sowieckim, prawda? A nie prawdziwym elitom polskim. Prawdziwe elity polskie mają spoczywać w dołach śmierci. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Prawda? To jest dalsza część tego komunistycznego kłamstwa, prawda? Tej manipulacji, żeby właśnie polskie elity wymordować, a na ich miejsce wprowadzić swoich ludzi, prawda? Przecież kim byli ci wszyscy Bierutowie, prawda? Bermanowie, Radkiewiczowie, Miśnikowie, Szechterzy, prawda? Baumanowie i tak dalej. Wolińska, prawda? Wolińska, Ida. Ci ludzie mają się dzisiaj kojarzyć inaczej, prawda? Przecież pani Wolińska też została zmanipulowana, prawda? Została przedstawiona właściwie jako ofiara tego systemu, prawda? Ona cierpi, ona musi pić, prawda? Może alkoholu, ponieważ ona sobie nie radzi z tą swoją komunistyczną przeszłością. No jeszcze jednym przy tej okazji. Przecież ciągłość jest zachowana, czego dowodem jest coroczne danie głosu przez pewną osobę o takim charakterystycznym, skrzykliwym głosie w okolicach 1 marca. W tym roku skończyło się to złożeniem pozwu
Wiem coś o tym, tak? Bardzo bym prosił o... Tak, dokładnie. Pan też wie najlepiej. Jednym, na przykład, może zrobione sygnatariuszy pozwu. Tak. Jest obecnie w stopniu majora pan Zbigniew Lazarowicz, syn klamry Adama Lazarowicza. Proszę jeszcze właśnie o tym powiedzieć. No bardzo chętnie, bo to są też sprawy bieżące. Mieliśmy rozmawiać bardziej o historii, ale postać rotmistrza chyba jest na tyle znana, prawda, że ja nie muszę Państwu, tak jak Bronisław Komorowski, prawda, do Wikipedii tam odwoływać, prawda, może każdy sobie może przeczytać, prawda. Kiedyś Komorowski był słynny, prawda, że on się Wikipedią posługiwał, teraz jest słynny już z innych dosyć komicznych, prawda. Zawsze jak koło siebie mam krzesło, to tak się zastanawiam, co by zrobił pan prezydent. No, nie usiadłby może. Może by się drapał. Ale nie ma szoguna chyba między nami. Ale to dobrze, że nie ma szoguna. Szoguni to jest ich domena. Drodzy Państwo, no ja od jakiegoś czasu postuluję powrót do pewnych wzorców, które mieliśmy w II Rzeczpospolitej. No, wzorców właśnie odnośnie tych wszystkich bandytów, prawda, komunistycznych. No przecież, jaki właśnie, nawiązując do poprzedniego wątku, ale zaraz, to jest jeden temat. No, co ci panowie i te panie właśnie typu Bierut, typu Wolińska, prawda, i tak dalej. Co oni robili w II Rzeczpospolitej? No bardzo łatwo prześledzić ich życiorysy i dojść do wniosku, że oni siedzieli w więzieniu. To było naturalne dla nich miejsce, naturalne otoczenie. Prawda? Taka Bereza Kartuska na przykład, w której owszem znaleźli się też ci, którzy może nie powinni tam trafić. To zgoda. Prawda? Ja nie jestem do końca fanem wszystkich tych rozwiązań, ale bardzo mi odpowiada to, że tam się znalazła komuna, prawda? Bo ona była najbardziej szkodliwa i to była rzeczywiście piąta kolumna, prawda? Przecież czym zajmowała się KPP i te wszystkie prawda, struktury komunistyczne, jeśli nie rozwalaniem państwa polskiego, prawda? I normalne państwo polskie nie toleruje, prawda, czegoś takiego, prawda? Ludzi, którzy chcą to państwo wywalić, które chcą to państwo zniszczyć, tylko zamyka ich w więzienie. A jeszcze zwrócę uwagę na jeden fakt. Oni siedzieli nie tylko za komunizm, no, czyli zbrodniczą, antypolską ideologię, ale bardzo często byli to pospolici przestępcy. Prawda? Jak na przykład pan Mendel Kosoj, który potem został Wacławem Komarem, a dzisiaj Michał Komar, literat, napisał wywiad Rzekę z profesorem Władysławem Bartoszewskim. Publicysta tygodnika powszechnego. Dokładnie, tak jest. To jest syn Mendla Kosoja, zwykłego oprycha przedwojennego. Korczyński. No jeszcze był Kilianowicz, prawda, Korczyński, prawda. No właśnie wielu takich. No, ale ich miejsce było w więzieniu. No. W więzieniu też znalazł się wspomniany Ozjasz Szechter, prawda? Za działalność komunistyczną, czytaj antypolską, no, jako prominentny funkcjonariusz Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. No, ale czy to była Partia Ukrainy, Białorusi, czy Komunistyczna Partia Polski, to nie miało to żadnego znaczenia, bo to było jedno i to samo. No? To była po prostu sowiecka agentura. No? I o zgrozo tacy ludzie, czyli przestępcy, prawda, polityczni i pospolici, rządzili Polską po 1944 roku, czyli przestępcza czerwona komunistyczna banda. No? I dzisiaj niestety wiele osób aż się prosi, prawda, żeby odbudować taką Berezę Kartuską. Prawda? Już niestety nie odbijemy tego miejsca, prawda? Bo znajduje się ono na Białorusi. Byłem tam kilka lat temu, ten obiekt jest mocno zniszczony, prawda? Więc ciężko by było zaadoptować na potrzeby więzienia. Prawda? Klasztor Kartuzów, prawda? No, właściwie dzisiaj to jest ruina, prawda? Ale zbudować na terenie
Polski w obecnych granicach nową Berezę Kartuską i tam zamknąć w pierwszym rzędzie zapewne panią Joannę Senyszyn. Ja mówię o komunie wyłącznie, prawda? Skąd to właściwie, dlaczego oni się tam znaleźli? To faktycznie tam zamykali komunistów, ale... No, władza sanacyjna uznała, że też po stronie, prawda, endecji, prawda, też są osoby, które trzeba wsadzić, prawda? No to nie, to ja już mówiłem, że ja nie jestem fanem. Z PSL-u tam przecież przedwojennego... Zresztą po tej tak zwanej prawej stronie... No tak, ludowcy, tak. Witos tam siedział przez moment, prawda? No ale też kilka osób, jak Cat Mackiewicz na przykład, który niekoniecznie powinien się tam znaleźć. Inna sprawa, że nie był to ciężki obóz koncentracyjny, co chcieli z tego miejsca zrobić, prawda, komuniści, prawda, bo to miała być ta przeciwwaga dla ich rządu, prawda, tak samo jak do dzisiaj towarzysz Leszek Miller, prawda, wmawia nam, że stan wojenny to był nic w porównaniu z przewrotem majowym, prawda? No to jest taka linia, prawda? No i że więcej ofiar i w ogóle. No, Leszek Miller w ogóle uważa, że kilka osób w stanie wojennym zginęło, prawda? Nie około 100, jak się szacuje, prawda? A jeszcze to są bardzo, bardzo skromne, prawda, szacunki, ta stuwa. Drodzy Państwo, no takie osoby właśnie jak Senyszyn, no jednoznacznie przecież powinny być odizolowane, prawda? Już nie tylko ze względu na jej, prawda, skrzeszący głos. To jeszcze pewnie można by przeżyć, ale to co ona, prawda, wyskrzekuje z siebie, prawda? To jest istotne. No przecież to są właśnie antypolskie historie. To jest szarganie naszych autorytetów, prawda, naszych narodowych bohaterów. No przypomnę te słowa, prawda, naszych żołnierzy wyklętych, niezłomnych nazwała bandytami, czyli zrobiła dokładnie to, co robili jej przodkowie, prawda, po wojnie. Tylko wtedy ci ludzie właśnie ginęli po takich słowach, prawda. Prokurator nazywał człowieka bandytą, prawda, uznał, że Pilecki jest bandytą. Sędzia wydał taki wyrok na bandytę, prawda. I dzisiaj pani Senyszyn całkowicie bezkarnie, jak jej się wydaje, tego typu historie opowiada. I faktycznie Fundacja Łączka jest jednym z animatorów, prawda, tej hecy antysenyszynowej, można powiedzieć, tej historii, prawda, żeby panią Senyszyn posadzić do więzienia, prawda, za te właśnie słowa. Jest szereg sygnatariuszy, wspomniany pan Lazarowicz, pan pułkownik Bieńkowicz z Krakowa, też szereg żyjących jeszcze kombatantów, żołnierzy wyklętych i środowisk właśnie patriotycznych. Wygodzi, że jest to działanie w trybie recydywy, ponieważ to się dzieje, tak, nie pierwszy raz. To jest dokładnie co roku w okolicy 1 marca. Tak. No więc właśnie, i teraz jeśli chodzi o podobne przypadki, to ja myślę, że można by znaleźć wiele takich, prawda? Ja myślę, że pan Seweryn Blumstein jest taka postać, prawda? Powinien się również w nowej Berezie Kartuskiej znaleźć, prawda? Ja myślę, że i tu się zgadzam też z jednym z kandydatów na prezydenta, którego wynik nie był co prawda może imponujący, prawda? Grzegorz Braun, który właśnie twierdził, że środowisko Gwiazdy Śmierci z ulicy Czerskiej, no trzeba coś z nimi zrobić, prawda? Może nie od razu, prawda, strzelać do nich, bo to zbyt łatwo by to wszystko poszło, zbyt szybko. Zapewne trzeba by ich właśnie zamknąć w Berezie Kartuskiej, bo to jest właśnie... To nie jest pan takiego Jaworzna współczesnego może, prawda? Tylko oni już są za starzy, bo to było dla młodosianek. Faktem jest, że no na pewno środowisko komuszy, prawda? Ja w ogóle się dziwię od dłuższego czasu, właściwie od samego początku, prawda? A może nie trzeba się dziwić, bo takie właśnie, tak ta Polska jest zbudowana, tak jest nam zafundowana, ale na dobrą sprawę, gdybyśmy byli normalnym krajem, to wszystkie te komuchy powinny być odsunięte, prawda? SLD powinno być zdelegalizowane, a wcześniej SDRP, prawda, i to całe towarzystwo. Oni nie powinni mieć racji bytu w ogóle w normalnej Polsce.
prawda? Więc to środowisko naturalnie się nadaje do Berezy Kartuskiej, ale niestety też są inne środowiska, prawda? Właśnie na przykład gwiazda Gwiazdy Śmierci, może obie, prawda? No, ale legalnie funkcjonuje Komunistyczna Partia Polska. No i to jest też oczywiście, no, to jest właściwie policzek, prawda? To jest policzek właśnie dla naszych żołnierzy wyklętych, prawda? Że komuniści mogą legalnie pod swoimi sztandarami jeszcze funkcjonować. No mamy teraz... Jak teraz to przecież Niemcy to jeździ. To są komuniści Niemcy, tak? I chodzą sobie w najzwyczajniej świecie i misja ich ochrania, tak? Dostają komunistyczne wódki zachęcające do wstąpienia Komunistycznej Partii Polski. I co? Z nimi nic nie robi. I co? No właśnie, no... Ty, chciałbym się powiedzieć... Z nimi chodzi który się szczyci, że jest ubekiem, że nie był esbekiem i on jest dumny z tego, tak? Tutaj właśnie bandytów się honoruje, a bohaterów się opluwa. Taki jest kierunek, ale muszę skończyć wątek pani Senyszyn, bo tu są niestety nowe fakty. Na jakim etapie jest postępowanie? No, no jest na fatalnym etapie, ponieważ najpierw pan Seremet nie miał czasu na zajęcie sprawą. My skierowaliśmy zbiorowy pozew, prawda, przeciwko pani Senyszyn. On trafił do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Prawda? Andrzej Seremet przez dłuższy czas nie zajął się sprawą, ponieważ majstrował przy aktach smoleńskich. No nie miał kiedy się tym zająć. W końcu się zajął sprawą, kierując sprawę do prokuratury apelacyjnej. I wiadomość sprzed, może nie paru godzin, ale kilku ostatnich dni jest taka. Prokuratura apelacyjna zachowała się tak samo jak Bogdan Zdrojewski w kwestii Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Prokuratura apelacyjna powiedziała, że to jest żadna szkodliwość społeczna. No? Społecznie jest to nieuzasadnione, żeby zajmować się dalej tą sprawą. Pani Senyszyn, czytamy właśnie w tej odpowiedzi, którą dostaliśmy, nie jest historykiem. Prawda? A to historyk powinien się wypowiadać na ten temat. Czyli jako niehistoryk pani Senyszyn nie jest wiarygodna. Może ją zbagatelizować całkowicie. Ona może sobie szkalować dalej i państwo polskie w postaci prokuratury nie będzie się tym z urzędu zajmowało, ponieważ nie uważa tego za żaden problem. No? I wy możecie sobie teraz prywatnie dochodzić waszych praw, wasze skargi kierować, prawda? Ale nie za pośrednictwem polskiego państwa. Oczywiście odwołanie już jest teraz szykowane, no bo wystarczy się powołać na to, że jest szczęśliwie i to wielkie dzięki, prawda, dozgonne Lechowi Kaczyńskiemu, że on wprowadził ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jest właściwie sprawa kluczowa, również jeśli chodzi o kwestie prawne. To możemy się na to powołać, prawda? Żołnierze wyklęci nie są jakimiś, to nie jest jakaś prywatna sprawa nasza, prawda? Oni zostali przez prezydenta RP podniesieni do rangi państwowej. Narodowych bohaterów. Jest narodowe święto. Prawda? No więc co taki prokurator apelacyjny wypisuje? Prawda? Że to jest, że to są, prawda, jakieś sytuacje, prawda, nieistotne, prawda? Że można sobie opluwać tych żołnierzy, bo to nikomu nie szkodzi. Nie, to są nasi bohaterowie. Należy się im szacunek. Prawda? Chodzi o dobre imię. Dobre imię. Tak. No więc, no niestety ta sprawa nie wygląda dobrze. No? No ale będziemy walczyć dalej, zobaczymy, no bo to jest kolejny test na ten układ polityczny. Do jednego testu na łączce tego podstawowego niestety nie rozwiązali. No? Ale szereg innych elementów u was też, prawda? Ten Bauman, przecież to są historie w ogóle z normalnym cywilizowanym świecie nienormalne, prawda? No, żeby ten człowiek był fetowany w ten sposób. Zygmunt Bauman, to trzeba sobie powiedzieć w sposób jednoznaczny. Ten człowiek powinien siedzieć w Berezie Kartuskiej. Tak? Dlaczego on powinien siedzieć w Berezie Kartuskiej? Ponieważ on dostał Krzyż Walecznych za walkę z bandami reakcyjnego podziemia. To są właśnie nasi żołnierze wyklęci, niezłomni. Gdyby pan mógł, sięgając pamięcią, właśnie opowiedzieć nam o atmosferze w pana domu, o tych rozmowach. Drodzy państwo, no tutaj trzeba powiedzieć tak, że
No, ojciec mi zbyt wiele na ten temat nie mówił. Rzeczywiście może byłem zbyt młody, prawda, żeby w PRL-u, prawda? To były czasy PRL-owskie, kiedy ja byłem młodzieńcem, prawda? W dorosłość wszedłem właśnie w roku 90. No więc ojciec nie spieszył się, żeby mi opowiadać dziecku, prawda, szczególnie w warunkach PRL-owskich o takich sprawach. Szczególnie, że tym bandytą pozostał do końca, prawda, niezależnie od tego, co dalej robił. A udało mu się jednak z tego syndromu więziennego, prawda, jakoś wydobyć. Dzięki temu mógł, prawda, jakoś funkcjonować jeszcze i coś w życiu osiągnąć. No, został profesorem filozofii ostatecznie, tato, ale zdawał sobie sprawę, że jest pod lupą, że jest obserwowany. Prawda? Nawet w 90 roku jego kolega z Polskiej Akademii Nauk wytoczył proces, prawda? Za to, że ojciec nazwał go kapusiem. No bo wiedział, że to jest jeden z tych, którzy na niego donosili. No? Szczęśliwie tato ten proces wygrał. No, co też nie jest takie oczywiste, jeśli weźmiemy pod uwagę te resortowe sądy, które cały czas mamy niezmienione od czasów PRL-u. No więc ja tutaj miałem pewien kłopot od początku, ponieważ ja od ojca się niewiele dowiedziałem o tych sprawach. Dopiero po 90 roku ojciec też wrócił do tych spraw. Wrócił za sprawą procesu rewizyjnego sprawy rotmistrza Pileckiego. I tato mnie zabrał na ten proces. Ja się właściwie w sądzie dowiedziałem, prawda, o tych wszystkich rzeczach. W ogóle byłem przerażony tym, co tam się dzieje, prawda? Kojarzyłem ojca z zupełnie innymi sprawami. No raz jako tatę, prawda? Dwa jako filozofa. Trzy jako więźnia, a wcześniej członka konspiracji antyniemieckiej. Ja nie miałem zielonego pojęcia o tym, że ojciec był powojennym bandytą. Że właśnie działo w jakiejś siatce szpiegowskiej rotmistrza Pileckiego. W ogóle nie miałem pojęcia, że był ktoś taki jak rotmistrz Witold Pilecki. To wszystko na mnie spadło jednego dnia, prawda, w 90 roku w wojskowym sądzie, prawda, w Warszawie. I nawet miałem pretensje do mojego taty, dlaczego on mi o tym nic nie powiedział, no więc się tak zdawkowo, prawda, się do tego odniósł, no bo wiesz, jakie były czasy i tak dalej. Ja widzę tu dwa powody. Jeden taki, że chciał mnie po prostu chronić przed tymi sprawami, żeby mi coś do głowy nie strzeliło za szybko, prawda? No ale to i tak do mnie wróciło, no bo to musiało tak być. Natomiast trochę później miałem, prawda, możliwość rozgrzewki jeszcze, zanim wszedłem w te sprawy. A z drugiej strony, no to były właśnie kwestie nieopowiadalne właściwie, prawda? Historie, którymi ojciec się nie chciał dzielić, prawda? No, tak przerażające, prawda? Pamiętamy słowa rotmistrza Pileckiego, święcim przy tym to była igraszka. No coś to jednak znaczy, prawda? Ojciec mógł powiedzieć to samo, tylko zmieniając miejsce. Stutthof przy tym to była igraszka. Tato siedział właśnie przez ponad 4 lata w niemieckim obozie Stutthof, prawda? Bo w wyniku wsypy w tajnej armii polskiej właśnie tam go przewieziono, w tej samej tajnej armii polskiej, w której służył rotmistrz Pilecki, bo oni się znali właśnie z czasów wojennych. Ich losy ponownie się splotły, prawda, podczas tej drugiej sowieckiej okupacji. No więc ja nie mam tutaj takich bezpośrednich doświadczeń z tatą, prawda, żebym ja sobie siedział, on mi opowiadał, prawda, o tym wszystkim. Ja większość wyczytałem, prawda, w aktach już później. I pewne sprawy weryfikowałem z tatą. Rzeczywiście tak to było, jak on podchodzi do tych na przykład protokołów przesłuchań ubeckich, jak to się odbywało. Ja się też mówił, że trzeba mieć duży dystans. Oczywiście nie w stylu Michnika, to nie o to chodzi, prawda? Że to jest jeden wielki szlam, błoto, prawda? Że Polska zatonie, prawda? Od tego, jak się te akta wszystkie ujawni. Nie w tym rzecz. Chodzi o to, że bardzo często było tak, że ten tak zwany oficer śledczy notował to, co sam chciał. Albo pytanie zamieniano odpowiedź.
a ci ludzie często byli półprzytomni i nie wiedzieli, co podpisywali. To zresztą potem świadectwo tego jest przecież na rozprawie głównej. W marcu 1948 roku oni bardzo często te najważniejsze punkty przynajmniej odwołują. Da? Mówią, ja niczego, czy Pilecki, czy mój ojciec, ja niczego takiego nie powiedziałem do protokołu. Da? Albo byłem wówczas bardzo zmęczony, prawda? Co znaczyło nie, że oni sobie spali akurat wtedy, prawda? Tylko że byli po prostu skatowani, półprzytomni. Da? Sam protokół wykonania kary śmierci na Witoldzie Pileckim w pewnym sensie jest manipulacją, ponieważ tam jest mowa o plutonie egzekucyjnym, którego nie było. Tam strzelał jeden gość, prawda? Piotr Śmietański, starszy sierżant UB. Starszy sierżant, tak, starszy sierżant. Narodowości? Narodowości polskiej, no bo to też... Tak, no bo to też się układa w ten sposób, że ten najniższy szereg to są jednak ludzie z awansu społecznego, prawda? Im wyżej, tym towarzystwo jest coraz bardziej zarzydzone, prawda? Niestety. Międzynarodowe. Międzynarodowe, czyli profesja prawnicza, tak? Jak to się nazywa? Pierwszy wyrok, który został zasądzony wobec Tadeusza Burzańskiego seniora, to... Nie no, pierwszy wyrok to była oczywiście kara śmierci. Kara śmierci podwójna, tak jak Rotmistrz, prawda? To była trójka najbardziej obciążonych osób. Witold Pilecki, Tadeusz Burzański, Maria Szulandowska, dokładnie w tej kolejności. No i kara śmierci za szpiegostwo, to jest podstawowy punkt oskarżenia. A druga to jest próba zamachów na bezpiekę. No, że oni chcieli właśnie zabijać tych wszystkich Bermanów, Romkowskich, Goldbergów, prawda, Wolińskich, Michników i tak dalej, co było zarzutem już, no, co do szpiegostwa, to jest kwestia interpretacji, prawda? Mój ojciec nigdy za szpiega się nie uważał, ale w świetle jego działalności władza ludowa mogła to tak uznać, ponieważ była to władza antypolska, prawda? Więc wszystkich Polaków, patriotów uznawali za szpiegów, szczególnie ich, bo podlegali Andersowi, prawda? No więc powiedzmy, że ten zarzut, no, był zgodny z ówczesnym prawem i z ówczesną logiką, prawda? Ale ten drugi zarzut był kompletnie wymyślony, mający podbić oskarżenie, prawda? Jednoznacznie stwierdzić, że to są groźni przestępcy, bo oni też chcieli mordować, prawda? Oni też chcieli zabijać, prawda, naszych ludowych reprezentantów. Prawda? Grupa została wmontowana właśnie w te zamachy. Podstawowym dowodem na to, że czegoś takiego nie było i nie mogło być, jest fakt, że oni nie mieli broni, nie mieli czym tych ubeków, prawda, zabijać. Proszę przypomnieć, czym... I trójka dostała właśnie podwójną karę śmierci. Czym grupa się zajmowała i jaką funkcję, jeżeli tak można powiedzieć, Tadeuszowi Burzańskiemu przydzielił radmistrz Witold Pilecki? Grupa zajmowała się, już mówiłem, działalnością szpiegowską przede wszystkim, czyli no właśnie, trzeba powiedzieć, że nie byli to bandyci leśni, prawda? To nie była ta kategoria tych wszystkich przestępców naszych polskich, bo nie walczyli właśnie z bronią w ręku, prawda? Była to grupa stricte polityczna i takimi metodami oni działali. No tak nie, miał być to pewien eksperyment, jeśli chodzi o warunki polskie. Rotmistrz Pilecki, właśnie posiadając taką elitarną, kadrową grupę, miał tutaj prowadzić po prostu wywiad. Właściwie była to, nie wiem, czy nie jedyna działająca na taką skalę grupa na terenie Polski wtedy, prawda? Czyli nawet odejście od walki zbrojnej, prawda? Stopniowe przechodzenie na działalność właśnie wywiadowczą. I zajmowali się czym? Jakie to były informacje? Jaki to był wywiad? Czego dotyczył? No to był wywiad, który obejmował właściwie wszystkie elementy życia wtedy w Polsce. Czyli gospodarka, polityka, młodzież, w tym harcerstwo. Czyli zbierali, bezpieka też, prawda? Mój ojciec właśnie był oddelegowany
na kierunek bezpieki przede wszystkim. Formalnego przyporządkowania nie miał, prawda? No można powiedzieć, że był takim adiutantem Pileckiego, no takim przybocznym, ale też kurierem, który te informacje potem przenosił z Warszawy do Ancony, prawda? Szlakami kurierskimi podążając, prawda? Przez zieloną granicę i zabierał właśnie w skrytkach różnych, prawda, które miał na sobie, informacje dotyczące, tak w skrócie, stopnia sowietyzacji Polski, prawda? We wszystkich tych najważniejszych dziedzinach. Z jednej strony, ile Sowieci nakradli już, prawda? Co wywieźli z Polski, czy jeśli chodzi o surowce, prawda? Jeśli chodzi o dzieła sztuki, no wszystko co mogli, wiadomo, oni bardzo szybko przetransportowali. Ludzie jechali na wschód, prawda, w wagonach bydlęcych, w innych wagonach jechały, prawda, co cenniejsze rzeczy, prawda? Były to też informacje o tym, jakie podziemie polityczne jeszcze działa. Szereg informacji dotyczących Polskiego Stronnictwa Ludowego i działalności Mikołajczyka, prawda? Działalności PPS-u, prawda? Tutaj te kontakty były dosyć silne. Dotyczące działalności zbrojnego podziemia. Jaki tu był jeszcze plan? Oni chcieli udrożnić też drogi ewakuacji naszych żołnierzy wyklętych, takich dzisiaj nazywamy, prawda? Na zachód, prawda? I ojciec też w tym brał udział, prawda? Jeździł do tych bandytów leśnych, prawda? Sam będąc bandytą politycznym, jeździł do bandytów leśnych, proponując im możliwość wyjazdu, że oni zorganizują im te trasy przerzutowe. No? No, większość z tych rzeczy nie wyszła, no bo oni szybko bardzo, prawda? Po ponad roku działalności zostali wszyscy zwinięci. No? Więc to była działalność bardzo, bardzo szeroka. Dzięki temu Anders i ośrodki polityczne za granicą miały obraz tego, co się dzieje w kraju. No to jest sprawa też bardzo, bardzo złożona. Bazuje na własnych badaniach, ale też innych historyków, którzy się tym zajmowali, że wokół grupy rotmistrza Pileckiego przynajmniej trzy pętle się zaciskały. No? Konfidentów, którzy działali właśnie wokół grupy. W momencie aresztowania, czyli w maju 1947 roku, oni wszyscy byli na widelcu. No, bezpieka wiedziała o nich niemal ze szczegółami, prawda? Mogła odtworzyć ich działalność, prawda? I właściwie tu żadne śledztwo już nie było potrzebne, ale trzeba było właśnie ich wrobić na przykład w te próby zamachu, prawda? To, żeby właśnie to wszystko, żeby ten akt oskarżenia był mocniejszy. No cóż, no. Szereg osób, prawda, pracowało na to, żeby grupę Pileckiego zlikwidować. Jedną z takich osób jest no to jest też historia, którą ja opisuję w książku, prawda? Człowiek, który również potem został zamordowany przez komunistów, nazywał się Wacław Alchimowicz. On był z jednej strony łącznikiem ojca w bezpiece, prawda? Ale z drugiej okazało się potem, że on miał właśnie zadanie rozpracowania tej grupy, prawda? Czego mój ojciec i Pilecki nie wiedzieli, prawda? Czyli dali się jednak złapać pewne sidło. To był jeden z elementów rozpracowania właśnie, prawda? Alchimowicz został potem rozwalony też po prostu, prawda? Na Mokotowie. No i dziś leży w takim dole, prawda? No jest ta historia też wyglądała, prawda? Że swoich się również pozbywali. On był bardzo wysokim funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zasłużonym już w czasie okupacji niemieckiej, był po prostu pracownikiem wywiadu sowieckiego na Nowogródczyźnie, prawda? I tam rozpracowywał Armię Krajową. No, miał doświadczenie właśnie w tym. No. Ja bym chciał pana zapytać, jak w tych sprawach, łączki żołnierzy niezłomnych i tak dalej, jak się zachowuje, jak pan ocenia zachowanie posłów PiS-u, czy opozycji realnej, czyli PiS-u? Raz, że do tego zespołu parlamentarnego należy chyba cały PiS, czyli formalnie większość posłów tam jest zapisana, a przychodzi jakaś część, prawda?
ale też właśnie szereg organizacji jest zapraszanych. I ten zespół parlamentarny wziął na dywanik pana Łukasza Kamińskiego, pana Andrzeja Krzysztofa Kunerca. Oni musieli przyjść na ten zespół i wyspowiadać się, prawda, z tego, co oni tam wyprawiają. No, przedstawiciele prezydenta tak samo, także ma to niezwykłą wartość. No? No, w tej chwili niestety większość polityczna no, powoduje, że nie możemy dalej się przebić naszymi postulatami, prawda? Ale jest to zalążek zapewne pozytywnego w przyszłości rozwiązania sprawy Łączki też. Prawda? Tam powstają po prostu na podstawie tych dyskusji konkretne projekty rozwiązań. I tu Fundacja Łączka poprosiła ostatecznie o pomoc pana mecenasa Łukasza Andrzejewskiego. I co pan Łukasz Andrzejewski napisał w swojej opinii dotyczącej Łączki? No, powiedział coś, co jest dla nas kluczowe. Te doły śmierci są no niby oczywiste też, prawda? Ale w ujęciu szczególnie takiej osoby to nabiera swojego znaczenia. Są pierwotne wobec tych grobów, które są na górze, prawda? Więc ci ludzie mają pierwszeństwo, prawda? Z dwóch powodów. Raz, racja czasowa, prawda? Oni byli tam wcześniej. Dwa, właśnie te groby jaruzelskie są nielegalne w związku z tym, prawda? I to stanowi wystarczającą podstawę do tego, żeby te groby przenieść. No, tylko tego nikt w tej chwili nie chce słuchać, prawda? Bo pan Łukasz Kamiński ma swoją politykę właśnie. Ja nie wierzę w to, żeby te sprawy zostały na takim etapie. Zbyt daleko one poszły. Zapewniam Państwa, że wszyscy zostaną ekshumowani prędzej czy później. Ale musimy mieć wsparcie polityczne. Do sprawy zablokowania najwyższego odznaczenia w Polsce i osoby animatora tej sprawy. Czyli tak zwany profesor wam wraca. Tak, jedyny, tak. Nie wiem, czy świętej, czy nie świętej pamięci. Odnosił się do współczesności, to jest sprawa przed paru lat, tak, ale tak. No to prawda, no to jest kwestia, która wraca ku mojemu zdziwieniu i właściwie zażenowaniu, prawda? Bo szereg osób nawet po prawej stronie zaczęło nawet kwestionować, prawda, to, że coś takiego miało miejsce, że ten Płużański sobie wymyślił coś takiego, prawda, że profesor to nie mógł zablokować orderu Orła Białego dla Pileckiego. No niestety tak się stało. No. Ja przywołuję zawsze na tę okoliczność dwie relacje osób jak najbardziej kompetentnych. Nikogo innego tutaj nie trzeba. Z jednej strony to jest właśnie Zofia Pilecka, prawda, która no, jest osobą świadomą, prawda, wie, co się w tym świecie dzieje. I ona potwierdza, że Bartoszewski odmówił Orła Białego i ojcu, prawda? I to jest bezdyskusyjne. Przecież on był wtedy w kapitule. Tak, no, sprawa wyglądała w ten sposób, że no, w kapitule orderu Orła Białego, czyli najwyższego polskiego znaczenia, przy Lechu Kaczyńskim zachowały się osoby, ten właściwie cały staw przeszedł po poprzednim prezydencie, prawda? I był to tak. Władysław, pseudonim profesor Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Krzysztof Skubiszewski, same tuzy, prawda? Sami najwyżsi, prawda, rangą reprezentanci narodu, autorytety najwyższej próby. No i cóż, rozpatrywali sprawę rotmistrza Pileckiego, ale też generała Fildorfa, bo to jest jeden temat. No i niestety stało się tak, niestety, no, tacy ludzie, prawda, powiedzieli, że nie, że się nie zgadzają. A ja też to uzasadnili w jakiś sposób. No właśnie, tę sprawę potwierdza też, można o tym poczytać, prawda, zostawiła relację odpowiednią pani minister Lena Dąbkowska-Cichocka, pracownik kancelarii świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, która właśnie odtworzyła tę całą historię. Powiedziała, dlaczego Kaczyński musiał sam przyznawać Orła Białego, prawda? Z pominięciem kapituły, bo kapituła była temu przeciwna. Jak się tłumaczył Bartoszewski? Tłumaczył się tak, no oczywiście nie powiedział wprost, że się sprzeciwił, no naiwny nie był, prawda? Żeby otwarcie w ten sposób się zachowywać. Powiedział tak, że i to też jest ta relacja, prawda? Że nie można było przyznać orderu Orła Białego, ponieważ byłoby to sprzeczne z procedurą.
procedury bowiem nie przewidują przyznawania Orła Białego po śmierci. Tak się wytłumaczył Bartoszewski już po fakcie. Prawda? Ta sprawa była głośna już w 2006 roku, bo to jest ten czas. Prawda? Ja dziwię się, że wiele osób w Polsce ma krótką pamięć. Prawda? Ja po prostu odtworzyłem jakiś czas temu, prawda, tę całą historię, no i wtedy prawda, zrobił się szum, prawda, czy coś takiego było, czy nie było. No to wszystko jest potwierdzone, udokumentowane. Przykro mi to powiedzieć, no, wobec osoby zmarłej nie tak dawno, ale ta osoba też nie miała żadnych skrupułów, żeby nazywać ludzi bydłem, prawda, i tak dalej. Więc może się czuję trochę zwolniony, prawda, z tego, żeby nie krytykować tego pana. Bartoszewski kłamał. Ponieważ Orła Białego przyznawano wielokrotnie po śmierci. Władysław Sikorski. Kazimierz Sosnkowski. Szereg nazwisk. To był wybieg. Prawda? Nie mógł powiedzieć otwarcie, no to wymyślił, prawda? Że bo tu formalności nam nie pozwoli. No niestety, to był kolejny punkt, w którym pan profesor pomylił się. No, minął się z prawdą. W odniesieniu do tego pana to nie jest nic nadzwyczajnego. Znaczy, no owszem, ale dla mnie to jest podstawowy punkt, dla którego ja przestałem w pewnym momencie mieć do niego jakikolwiek szacunek. Cała reszta jest przy tym mało ważna. Prawda? Jeżeli on zrobił coś takiego, prawda? Sam wypiął pierś, prawda? Dał sobie przypiąć order, a odmówił o sobie wielokrotnie bardziej zasłużony, no, prawdziwemu bohaterowi. No to on jest skreślony. To samo zresztą powiedziała mi jakiś czas temu Zofia Pilecka. W tym momencie Władysław Bartoszewski przestał dla mnie istnieć. Nie ma takiego człowieka, po prostu. On ten sam order otrzymał? Tak. W kapitule mogą być tylko kawalerowie i ci Krośnia i Mazowiecki, i Geremek, oni wszyscy mieli już ten order. No niestety, to wszystko zostało, prawda, przez komunistów wypaczone, zawłaszczone, tak samo jak właśnie powązki wojskowe. Oni zrobili z tego cmentarza, prawda, cmentarz swój w dużej mierze, komuny, prawda, i pomysł na przyszłość jest taki, żeby rzecz jasna ich wszystkich przenieść stamtąd, prawda? Jeżeli chcemy zachować powązki wojskowe jako nekropolię polskiego wojska i polskich zasłużonych, prawda? Bo ta formuła się rozszerzyła, tam nie tylko wojskowi są chowani, prawda? No to niestety ci komuniści będą musieli stamtąd wylecieć, prawda? Prędzej czy później. No, mój pomysł jest prosty, prawda? Jeden to jest dalsza trasa, to jest Moskwa, prawda? Ale istnieje też bliższa alternatywa, czyli cmentarze Armii Radzieckiej, prawda? No to jest na przykład taki cmentarz Armii Radzieckiej w Warszawie, to jest piękny obiekt, przecież to jest jakże rozłożysty, zalesiony, prawda? Cisza, spokój, a przy okazji centrum miasta, tam wszyscy ci, prawda, począwszy od tych śledczych, prawda, a skończywszy na dygnitarzach, tam powinni się znaleźć sami swoi, wśród swoich, prawda. Ja jestem wielkim orędownikiem właśnie 1 marca. Dla mnie to jest w tej chwili kluczowe polskie święto. Prawda? Święto młode, święto, które cały czas powinno być pielęgnowane. Cały czas powinniśmy pracować, uświadamiać ludzi, bo niestety nie robią tego media tak zwane publiczne, a tak samo komercyjne stacje. Nie są zainteresowane tym, rzecz jasna, żeby opowiedzieć Polakom, prawda, co to jest za dzień. Stąd, jeśli ktoś ogląda tylko Polsat, prawda, czy TVN, czy jedynkę, dwójkę, ewentualnie Info, na ogół nie wie, że w ogóle takie święto mamy w Polsce. Prawda? A co dopiero mówić o tym, z czym ono jest związane. No, że jest związane właśnie z czwartym zarządem głównym WIN, z pułkownikiem Cieplińskim, prawda? I z klamrą Lazarowiczem, jako tym drugim właściwie najważniejszym w tej grupie. No więc niestety okazuje się, że znowu publiczna misja nie jest
realizowane. Tym bardziej ważne są właśnie te oddolne. To się cały czas oddolnie dzieje. I we Wrocławiu, i w Warszawie tego święte już by nie było. Ono by było tylko na papierze, gdyby ludzie się sami nie organizowali. No bo pan prezydent właśnie pójdzie, złoży kwiatki sobie na Rakowiecką. Coś tam pobredzi i jest koniec. Koniec świętowania. Rząd w ogóle nie uczestniczy w tym. Ani razu nie wzięli w tym udziału. Ani Donek, ani Kopacz. Ani Bronek, ani Donek, ani pani Ewa i psie psiuły. Prawda? Ich po prostu nie ma tam. Ich to nie interesuje, to jest zbyt trudne zapewne, prawda? Nie wiedzą w ogóle, jak to się je, prawda? Czym to jeść. No to jest przykre, prawda? Donald akurat, ja śledziłem, co on wtedy robił, prawda? On się na ogół wybierał w tym okresie na narty, prawda? Więc obchodzenie jakiegoś dnia, prawda, jakichś wyklętych dziwnych, no kompletnie go nie obchodziło. I ta tradycja niesmaczna wciąż trwa, także no, bez tych inicjatyw, prawda? No niestety to śmierć, to święto by umarło śmiercią naturalną, no? A władze w tym nie pomagają, tylko przeszkadzają. No? Mamy te polskie święta, prawda? Takie typowo polskie, czyli właśnie 3 maja, prawda? 11 listopada. I doszedł do tego 1 marca. To są nasze, no jeszcze jest cud nad Wisłą oczywiście, prawda? Najważniejsze. 8 maja jest do wyrzucenia, prawda? Do skasowania. 4 czerwca tak samo, prawda? To nie jest żadne święto. Obchodźmy nasze polskie święta, a nie jakichś zgniłych kompromisów, ani jakichś pseudozwycięstw, których nie było. Ale słuchajcie, no jeżeli my obchodzimy ten dzień 8 maja, to my na dobrą sprawę plujemy w twarz naszym żołnierzom wyklętym, prawda? Mówimy, że już potem nic nie było, prawda? Że wojna się skończyła, prawda? Więc to wszystko, co miało miejsce dalej, jest nieważne. No? Mhm. No myślę, że nie na to oni, prawda, czekają, nie na to zasłużyli. To jest, żebyśmy... Teraz przypominam o księgarni z możliwością uzyskania podpisu autora.